Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 11, w wersetach od 14 do 28? Wypędzał demona, który był niemy. Gdy wyszedł ten demon, niemy przemówił, a lud się dziwił. Niektórzy z nich mówili: przez księcia demonów wygania demony. Inni, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. On natomiast, wiedząc, co myślą, powiedział im: każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i dom rozdwojony w sobie upada. Jeśli szatan rozdwojony jest w sobie, jak ostoi się jego królestwo? Bo mówicie, że przez księcia demonów wyganiam demony. Jeśli ja przez księcia demonów wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyganiam demony, wtedy przyszło do was Królestwo Boże. Gdy siłacz uzbrojony szczerze swojego dziedzińca, jego majątek spoczywa w pokoju. Gdy jednak mocniejszy od niego przychodzi i zwycięża go, zabiera całe jego uzbrojenie, na którym polegał, a łupy jego rozdziela. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, chodzi po miejscach suchych, szukając odpoczynku. Jeśli go nie znajdzie, mówi: wrócę do swojego domu, skąd wyszedłem. Przyszedłszy, znajduje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 innych duchów gorszych od samego siebie. Gdy wchodzą, mieszkają tam, a ostateczny stan tego człowieka jest gorszy niż pierwszy. Gdy on to mówił, pewna kobieta z ludu głośno zawołała: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On powiedział: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go szczegą. Opętany, werset 14, jest trafnym obrazem człowieka niewierzącego. Jest on niemy w sprawach Bożych. Ale jaką zmianę przynosi wybawienie przez Pana Jezusa? Nowo nawrócony rozpoczyna nagle z głębokim szacunkiem i przekonaniem mówić o rzeczach Bożych. Modli się i wysławia swojego Pana. Niewierzący tłum dziwi się. Zamiast uwierzyć, szuka wytłumaczenia cudu. Niemniej Pan zadał sobie trud, aby wykazać niedorzeczność ich argumentów. Podczas rozważania 19 wersetu przypomina nam się rozdział 9, 49 werset. Pan dał wtedy dowód na to, że jego moc była większa niż moc szatana. Pomimo to samo życie Pana Jezusa, którym okazał swoją przewagę nad mocarzem, nie mogło uwolnić nas spod jego panowania. Aby było to możliwe, musiał ponieść śmierć przebłagalną za nasze grzechy. Jak wymowny jest werset 23. Każde gromadzenie ludzi wokół jakiejś osoby, nauki, albo werbowanie do jakiejś grupy czy kościoła jest w oczach Bożych rozpraszaniem. Wersety od 24 do 26 ukazują człowieka,
który sam chce się poprawić i ma w tym nawet pewne powodzenie. Niemniej, bez prawdziwej pokuty i nawrócenia jego, koniec będzie gorszy niż początek. Ten fragment dotyczy także narodu izraelskiego, który wprawdzie oczyścił się od pogańskiego bałwochwalstwa, ale odrzucił Syna Bożego, aby w przyszłości przyjąć Antychrysta. A jakże smutny będzie koniec martwego chrześcijaństwa.